Jeżeli chodzi o rynek pracy, to mamy kolejne dobre wiadomości, jeżeli chodzi o zmniejszające się bezrobocie, rekordowo wysokie zatrudnienie, ale też bardzo duży trend do skłonność do zwiększania zatrudnienia po stronie pracodawców. To jest taka sytuacja pozytywna, ale nie dla każdego. Znaczy dla firm to też są złe wiadomości, bo jak spada nam bezrobocie, rośnie zatrudnienie, to spada pula pracowników dostępnych, więc trudniej znaleźć pracowników, ale też trzeba im oferować wyższe wynagrodzenia. Oczekiwania pracowników bardzo wzrosły, pracodawcy to widzą i to są nie tylko oczekiwania płacowe, ale to są też oczekiwania co do dodatkowych różnych benefitów typu ubezpieczenia zdrowotne, stołówka z dopłatami do posiłków, jakieś wyjściówki na siłownię i tak dalej. Czyli tutaj rzeczywiście te koszty zatrudnienia dość mocno rosną i pracodawcy to widzą, spodziewają się, że te wzrosty będą znaczące również w tym roku. Dość duże są problemy ze znalezieniem pracowników takich kompetentnych, z umiejętnościami, których poszukują. I to jest taki problem systemowy, o którym mówimy od lat, ale w tych warunkach, kiedy tych pracowników dostępnych na rynku jest bardzo mało, ten problem już jest tak nabrzmiały, że naprawdę trzeba by coś zrobić, żeby z tym sobie poradzić. Jak będzie tak dalej, to będziemy mieli coraz wyższe wynagrodzenia. Ja się spodziewam, że tak 5% nam to będzie rosło rok do roku, ale też oprócz wynagrodzeń po prostu w pewnym momencie tych pracowników zabraknie. Jeżeli my się jeszcze zamkniemy na migrantów, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, no to by było już bardzo źle. Ale rzeczywiście ten wzrost zatrudnienia, ten ograniczenie wzrostu zatrudnienia może stać się taką barierą rozwojową kraju. My mamy dobre teraz oczekiwania co do wzrostów makroekonomicznych PKB, ale jednak jak tych pracowników będzie bardzo brakować, no to firmy będą zmuszone do tego, żeby ograniczyć wzrosty produkcji. Badanie Randstad ujawniło, że widzimy silną presję na wzrost wynagrodzeń oraz silną presję na poszukiwanie pracowników. Obecnie widzimy najniższy w historii poziom bezrobocia oraz najwyższe w historii zatrudnienie. Dlatego zarówno w przemyśle, jak i w usługach widzimy tutaj presję zarówno na wzrost wynagrodzeń, jak i na poszukiwanie pracowników, więc trudno tutaj wyselekcjonować jakby poszczególne sektory. Generalnie w całej gospodarce widzimy ten trend. Pracodawcy nie mają zbyt dużego pola do manewru, ponieważ jak wiemy, brakuje specjalistów do pracy, a z drugiej strony pracownicy są coraz bardziej wydajni, więc to ten wzrost wynagrodzenia jest naturalny, czyli razem ze wzrostem produktywności widzimy wzrost również dynamiki wynagrodzeń. W tym roku oczekujemy mniej więcej 5% średnio wzrostu wynagrodzeń w Polsce.